Znajdujemy się w najstarszej, a zarazem najbardziej kontrowersyjnej części Wiślicy, ponieważ znajdują się przed Państwem relikty kościółka świętego Mikołaja, datowane na wiek XI, jak również koło kościółka hipotetyczna misa chrzcielna, datowana na wiek IX. Na początku powiem kilka słów o kościółku świętego Mikołaja. Jak widać, budowla ta była niewielkich rozmiarów. Mieściła ona nie więcej niż 20 osób, była jednonawowa, zaś od wschodu była zamknięta półokrągłą apsydą. Tutaj w dolnym rogu mają Państwo model, jak ten kościółek wyglądał. I tak, ta część z tym półokrągłym, to jest właśnie ta apsyda, była to główna część kościoła ołtarzowa. Zaś ta z dachem, takim, który się zniża, ta niższa część, to jest ta część, to pomieszczenie bliżej okien. I była to kaplica grobowa, która została dobudowana w drugiej połowie XI wieku. I co bardzo ciekawe, podczas wykopalisk w tejże kaplicy grobowej odkryto pochówki 4 kobiet, co było niesłychane, ponieważ w średniowieczu kobiet w świątyniach nie chowano. Dlatego pojawiło się pytanie, kim te kobiety mogły być, a musiało być kimś ważnym, żeby po prostu zasłużyć na pochówek w kaplicy grobowej. Naukowcy mówili m.in., że mogły być to żony bogatych dostojników lokalnych lub też żony księży, ponieważ do 1060 roku księża mogli posiadać żony. Lecz najbardziej prawdopodobne jest to, że były to bogate kupczynie, które po prostu ufundowały sobie kaplicę grobową. Kościółek świętego Mikołaja trwa do schyłku XIII wieku. Zostaje on rozebrany z rozkazu krakowskiego biskupa Muskaty. Mury kościółka zostają wykorzystane do budowy murów miejskich, które otaczały Wiślicę. Zaś to, co tutaj widzą Państwo, to są fundamenty kościoła, którym ludziom w średniowieczu już nie chciało się wygrzebywać z ziemi. Kościół świętego Mikołaja był także zaliczany do tak zwanej serii kupieckiej, a więc były to świątynie, które leżały przy ważniejszych szlakach handlowych. Ten kościółek w Wiślicy leżał przy najważniejszym szlaku handlowym ówczesnej Małopolski. A szlak handlowy, ten szlak handlowy łączył Pragę z Rusią Kijowską, a wymiana handlowa w Wiślicy w średniowieczu odbywała się wtedy na Placu Solnym, której obecnie, jak widzimy, na wprost jest to ten zielony skwereczek. Obok kościołka świętego Mikołaja z wieku XI, zapraszam Państwa do przodu, jest hipotetyczna misa chrzcielna, datowana na wiek IX. Jest to niecka gliniano-gipsowa, z podestem również gliniano-gipsowym. W latach 60. bezapelacyjnie uważana za baptysterium, do którego ludzie wchodzili zanurzeni po kostki w wodzie. Na podejście zaś stała osoba duchowna, która polewała głowy osobom znajdującym się w misie, nadając im nowe chrześcijańskie imiona. Obiekt ten został zakwalifikowany do misy chrzcielnej, ponieważ analogiczny obiekt znajduje się w Poznaniu na Ostrowie Letnickim, gdzie Mieszko I miał przyjmować właśnie słup i chrzest. Z Wiślicą o tej misie chrzcielnej możemy przeczytać właśnie tak zwanej legendzie panońskiej w Żydwotach świętego Metodego, która mówi, że w Wiślicy miał zasiadać król pogański, książę pogański, który był bardzo niedobry dla chrześcijan i w pewnym momencie nawet święty Metody miał się zdenerwować, przyjechać tutaj z poselstwem i rozkazać właśnie księciu Wiślickiemu chrzest. Legenda niestety kończy się lakonicznym stwierdzeniem, tak się stało, także nie wiemy, co się wydarzyło. Dopiero w latach 60. badacze zinterpretowali całość tak, że faktycznie w Wiślicy miał zasiadać książę pogański i miał stąd urągać chrześcijanom. A chrześcijanami wtedy było państwo wielkomorawskie pod przywództwem Świętopełka. Świętopełk miał się zdenerwować, porwać księcia Wiślickiego, podtrzymać go kilka lat w niewoli, ochrzcić na ziemiach cudzych i dopiero wtedy wypuścić. I ten chrzest z Wiślicy byłby już drugim chrztem tego księcia, tym razem takim symbolicznym dla ludu, żeby lud zobaczył, że książę przyjął nową religię. I chrzest ten datuje się na 880 rok, czyli 86 lat przed chrztem Polski.
A czemu hipotetyczna misa chrzcielna i czemu kontrowersyjna? Ponieważ badacze niektórzy twierdzą, że ta misa chrzcielna mogła być także wczesnośredniowieczną betoniarką, pojudłem dla bydła lub też po prostu wydrapanym takim elementem przez archeologów. Dlatego jest właśnie taki element kontrowersyjny. Czym właśnie ta misa chrzcielna mogła być? Mają Państwo pytania?